Jak łączyłaś edukację z karierą, która wtedy rozkwitała? Ja byłam wtedy, znaczy wiesz co, ja w ogóle, poczekaj, kariera. Ja w ogóle przyjechałam do Warszawy mając 14 lat i już pracowałam w Teatrze Buffo, więc my od razu po szkole chodziliśmy na treningi, Boże, na próby. Weekendy pracowaliśmy. No więc ja byłam przyzwyczajona w ogóle do takiego trybu, jakoś od dziecka po prostu, wiesz, przygotowuję się do kolejnych festiwali, występów, jakichś, wiesz, dni Stalowej Woli, wiesz, o co chodzi, więc jakby zawsze gdzieś tam byłam pogodzona z tym, że szkoła, okej, ale jednak muzyka, no tak, byłam urodzoną artystką, więc no jakoś sobie radziłam, ale rzeczywiście to był taki napięty czas wtedy, o którym ty mówisz, bo pisałam maturę. No, jakoś tam ją napisałam, ale udało się. Wiadomo, że się udało, bez przesady, ale rzeczywiście byłam tak podekscytowana tym, że biorę udział w Tańcu z Gwiazdami, gdzie w ogóle jeszcze nawet gwiazdą żadną nie byłam. Wiesz, że dostałam zaproszenie do takiego formatu. To było po festiwalu New Wave. No wiesz, to moglibyśmy się rozgadywać.